W 2012 roku na dachu szkoły przy ulicy Piastowskiej zamontowano panele słoneczne. Czy cała konstrukcja jest bezpieczna dla budynku? Ta instalacja solarna bardzo obciążyła konstrukcję dachu i w związku z powyższym ekspert, który to oglądał, powiedział, że on nie jest w stanie dzisiaj określić jak gdyby wytrzymałości tej konstrukcji, a ta konstrukcja jest po prostu długowieczna, to znaczy prawdopodobnie z okresów jeszcze powojennych czy tam przedwojennych, bo to jest stary budynek. I on napisał właśnie w tej ekspertyzie, że to może w każdej chwili grozić, że tak powiem, załamaniem się tej konstrukcji. Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu radny Krzysztof Zatka złożył interpelację dotyczącą stanu obiektów oświatowych. Wynikała ona z rocznych i pięcioletnich przeglądów budowlanych. Dzisiaj na antenie Radia Kołobrzeg mówili o tym Barbara Ściukiewicz i Henryk Bieńkowski. Stwierdzono bardzo niski poziom wymaganego bezpieczeństwa konstrukcji. Spowodowane to jest dociążeniem konstrukcji dwiema bateriami słonecznymi oraz stelażami. Przy ułożeniu, to są takie sprawy techniczne, które są grożą, grożą zawalenie. W każdym razie sprawa robi się bardzo poważna. Ja wierzę inżynierom, zapewniam, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa, odpowiedział nam dzisiaj starosta kołobrzeski. Rzeczywiście podczas małego przeglądu budowlanego, tegorocznego, stwierdzono drobną nieszczelność w pokryciu dachu, która zostanie usunięta lada chwila. Natomiast przypomnę, że chyba żaden z radnych PiS-u nie jest inżynierem konstruktorem, a to właśnie inżynier konstruktor dokonał stosownych obliczeń, pod tymi obliczeniami się podpisał i stwierdził, że obciążenie, które niosą ze sobą panele, te, które są zainstalowane, nie jest tak duże, aby mogło spowodować jakiekolwiek zdarzenie. Jednocześnie jest już zlecona ekspertyza techniczna, którą ma wykonać rzeczoznawca budowlany. Ja bym chciał, żeby tutaj, jeżeli ktoś się wypowiada i mówi, że ma wiedzę, to niech tą wiedzę poświadczy odpowiednim dokumentem, czyli posiadając na przykład stosowne uprawnienia budowlane i to zostanie usunięte. Natomiast nie szukajmy tematów zastępczych, bo ich nie ma. Zalecenia są takie, że należy to w trybie absolutnie szybkim i pilnym usunąć. Natomiast prawdopodobnie zarząd powiatu ma tak dobre relacje z instytucjami, które zajmują się nadzorem i kontrolą, że jest w stanie po prostu to przekładać w czasie. Z tym, że należy pamiętać o tym, że takie przekładanie w czasie usuwania tych wszystkich nieprawidłowości może doprowadzić do nieobliczalnych skutków, do wypadku, które może grozić niesamowitymi konsekwencjami. Jeżeli mówimy o niebezpiecznym zbiegu okoliczności, to równie dobrze radni PiS-u mogliby zwrócić uwagę, że takie zdarzenie może być na przykład upadek statku powietrznego i to rzeczywiście może dojść do tragedii. Według radnych Prawa i Sprawiedliwości sprawy techniczne budynków oświatowych to tematy podstawowe, niezastępcze. Tym bardziej, że przeglądy wykazały problemy nie tylko przy Piastowskiej. Podobne historie zdarzają się w pozostałych obiektach, gdzie albo ze stolarką są jakieś nieprawidłowości, albo z instalacjami elektrycznymi, albo po prostu z instalacjami infrastruktury parkingowej. W szkole Sienkiewicza, gdzie podczas ostatniej awarii dokonano odkrywki instalacji centralnego ogrzewania i ekspert napisał właśnie w księdze obiektu budowlanego. Grozi to awarią przy rozpoczęciu sezonu grzewczego, może dojść do pęknięcia, bo ta instalacja jest tak skorodowana. Zespół szkół Henryka Sienkiewicza przeszedł gruntowną termomodernizację. Ta termomodernizacja wymagała wymiany całej instalacji ogrzewczej i również termomodernizację zewnętrzną. Jest takie jedno miejsce do prowadzenia wody, które mamy pod całkowitą kontrolą. I proszę naprawdę nie siać tutaj paniki, bo mamy naprawdę większe problemy niż te, na które zwracają radni PiS-u. Henryk Bieńkowski mówi, że na posiedzeniu Komisji Budżetowej zaproponował, by zarząd przygotował plan usuwania wszystkich nieprawidłowości, ale pomysł nie zyskał akceptacji pozostałych radnych.